Ratownicy przywożą do szpitala Lenę Nowacką. Dziewczyna zemdlała na ulicy, a przypadkowy przechodzień wezwał karetkę. Stan 22-latki jest poważny. Tydzień wcześniej mężczyzna, z którym spotykała się od pół roku, porwał ją, więził i oszpecił. Napis wytatuowany na twarzy miał być karą za to, że dziewczyna chciała od niego odejść do innego. Ela, będziesz mi potrzebna. Co się stało? Co się dzieje? Nie, zaraz będziemy to ustalać. Dobra. Na drugie łóżko wjeżdżajcie tutaj od razu. Bo czas jest taka spontana? Tak, no nie można się od niej nic dowiedzieć. Półprzytomna, splątana. Dobra, co podaliście? Bo teraz zaczęła coś mówić. Dostała 500 ml płynu wieloelektrolitowego. Dobrze, a miałam przy sobie jakieś dokumenty, nie wiem, telefon, cokolwiek. Nie, nie, nie miałam przy sobie nic. Tak, znaleźliśmy ją w takim stanie. Przenosimy ją. Ela, przede wszystkim parametry będą potrzebowały. Raz, dwa, trzy. Pacjentka jest przerażona. Boi się swojego oprawcy, który jest niebezpiecznym bandytą i szefem gangu wyłudzającego haracze. Wie, że mężczyzna nie daruje jej ucieczki. Ale sama sobie wytatuowałaś na twarzy wyraz sito, nie dotykaj tego, rozumiesz? Tak. Hej, popatrz tutaj na mnie. Popatrz, nie dotykaj. Popatrz na mnie. Popatrz na mnie. Już. Jak masz na imię? Lena. Lena, ty jesteś pełnoletnia. Ja widzę, że ktoś cię potwornie skrzywdził. Bardzo cierpisz. Kto ci to zrobił? Musisz mi to powiedzieć. Mnie, a potem policji, rozumiesz? Przysięgam, sama chciałam żadnej policji. Ale czekaj, Lena. Jesteś do domu. Lena, spokojnie, nie możesz. Jesteś w szpitalu, my chcemy ci pomóc. Zaufaj nam, wszystko będzie dobrze. Naprawdę, spokojnie. Słuchaj, nie możesz dotykać tych ran. Na pierwszy rzut oka widać, że one są zakażone. Ja cię w tym stanie nie wypuszczę. Rozumiesz, musimy ci zrobić szereg badań. Poza tym igła, którą cię kłuto, mogła być zakażona wirusami z grupy HCV, HBV, a nawet HIV, rozumiesz? Jest mi wszystko jedno, chcę. Diazepam, podajemy diazepam. Już uspokój się. Spokojnie. Podajemy diazepam, dawajcie szybciutko. Stan mojej pacjentki jest bardzo poważny. Dziewczynę ktoś mocno oszpecił, tatuując jej na czole wyraz sito. Być może jest to ksywa jej partnera, który w ten sposób chciał się na niej zemścić. A może chodzi o jakąś grupę przestępczą, która zajmuje się handlem ludźmi, czy też sutenerstwem. Ostatnio słyszałem o takich wypadkach. Mam nadzieję, że policja szybko uruchomi swoje procedury i dowiemy się prawdy. Mam również nadzieję, że dziewczyna się otworzy i będzie chciała zeznawać, ponieważ bez jej zeznań nie uda się schwytać sprawców. Ten lekarz nie ma pojęcia, co robi. Jeśli to nas wszystkich pozabija za tę policję. Ja chciałam od niego odejść do Oskara, chłopaka, w którym się zakochałam, ale... Jeśli to się wściekł. Porwał mnie, wsadził do bagażnika. Wywiózł gdzieś. Wszystko się urywa. Pamiętam, budzę się i słyszę tylko maszynkę do tatuażu. Jak ja mam z czymś takim dalej żyć?